Cześć, przygotowałam dla Was dzisiaj bardzo szybki i pyszny pomysł na obiad. Są to soczyste kawałki fileta z indyka w sosie z dodatkiem suszonych grzybów oraz pomidorów. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Filety z indyka płuczemy w zimnej wodzie, osuszamy ręcznikiem papierowym i kroimy na duże kawałki. Na rozgrzanym oleju dusimy cebulę razem z grzybami, które wcześniej były namoczone i odsączone z wody. Następnie dodajemy 2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Dodajemy suszone pomidory pokrojone na mniejsze części, pastę pomidorową i smażymy przez chwilkę. Dodajemy mięso, mieszamy, smażymy przez około 5 minut. Dodajemy wszystkie przyprawy oprócz tymianku. Całość zalewamy bulionem oraz wodą, w której moczyły się grzybki. Dodajemy jeszcze 2 liście laurowe, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na małym ogniu do miękkości mięsa około 20 minut. Na sam koniec dodajemy kilka gałązek tymianku roztartych w dłoniach. Aby zagęścić sos, 1 łyżkę mąki mieszamy z zimną wodą i wlewamy cienkim strumieniem do mięsa, cały czas mieszając. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy dosłownie przez pół minutki. Jak widzicie, danie jest bardzo proste i szybkie w przygotowaniu. Życzę Wam smacznego i do usłyszenia następnym razem. Cześć!